Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w Wojewódzkim Domu Kultury w Izbie Regionalnej. Nazywam się Joanna Wrońska. Ukończyłam taką cudowną szkołę, jedyną w Polsce. Nazywa się Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Dzisiaj będę chciała Państwu pokazać, jak się wykonuje lalkę. Jest to tradycyjna wiązana lalka, gałgankowa. Użytkowa, to nie jest lalka o jakichś czarach, to nie jest lalka, którą zaklinamy marzenia. Jest to lalka, którą mogą bawić się wszyscy. Jest to lalka, którą wykonują wszystkie pokolenia. Taka prababcia lalki Barbie. Do wykonania lalki będą nam potrzebne gałganki, będzie nam potrzebny materiał biały, prostokątny. Drugi kawałek materiału, troszkę mniejszy na rączki, też taki prostokącik. Szmatki, nożyczki, wełenki, czyli po prostu przyda się. Aby wykonać lalkę, potrzebna nam jest szmatka prostokątna, dość duża. Do tego jest potrzebna nam albo wypychacz do poduszek. Zamiast wypychacza do poduszek możemy użyć wełenki, piłeczki styropianowej. Ja w dzisiejszej lekcji użyję piłeczki styropianowej, dlatego że dzieciom łatwiej jest zawiązywać główkę. Bierzemy szmatkę. Na sam środeczek wkładamy piłeczkę styropianową, przykrywamy, robimy czary, czyli łapiemy za głowę, układamy, bierzemy wełenkę, przykładamy wełenkę do duszka, owijamy mocno, obcinamy, zawiązujemy dwa razy na supeł, raz, i drugi raz mocno. To, co wystaje, obcinamy i mamy takiego duszka kacpra. Duszek już żyje, ale go odkładamy na bok. Teraz będziemy wiązać rączki. Bierzemy drugą szmatkę. Jest to też prostokąt, troszkę mniejszy. I składamy go w ten sposób, że jeden brzeg do środka, drugi brzeg do środka i zwijamy jak naleśnik. Zwijamy, zwijamy, zwijamy. Końcówki mamy schowane. Teraz bierzemy wełenkę. Stąd nazwa motanka też, tych lalek gałgankowych, ponieważ wszystkie elementy wiążemy, zawijamy i wiążemy. Dokładamy niteczkę, owijamy brzeżek mocno, zawiązujemy dwa razy, mocno trzeba zawiązywać, bo gdy zrobimy to za słabo, to nam spadną. Z drugim końcem robimy dokładnie tak samo, czyli trzymamy kluseczek, dokładamy, owijamy, wiążemy. Dwa razy mocno, raz, drugi raz. O, tu przy tych lalkach możemy sobie pozwolić na obcinanie końcówek. Przy lalkach magicznych tego nie robimy. Mamy dwie części. Mamy duszka i rączkę. I teraz należy to złożyć razem. Duszka rozkładamy. Robimy taką literkę A. W środek wkładamy rączki. O. Duszek dostał rączki. Niteczka. Zawiązujemy w pasie i wiążemy.
No i taka dziewczyna już jest w koszulce nocnej. Teraz tą lalunię będziemy ubierać. Wszystkie elementy, które mamy na główce, mocujemy na szyjce. To jest gospodyni, więc powinna mieć podczepiec i na to chusteczkę. Tych podczepców może mieć kilkanaście. Bardzo, bardzo kolorowe może być to. Do tego możemy użyć koronki i materiałów kolorowych. Jakieś tasiemki, ozdobniki. Wszystko mocujemy na głowie. W ten sposób. I zawiązujemy na szyi. Mamy koroneczkę. Teraz następną warstwę. Zakładamy. Owijamy. Może jeszcze damy jedną warstewkę kolorową, żeby taka ładniutka była. Zawiązujemy. Dwa razy wiążemy, żeby mocno się trzymało. Wszystkie niepotrzebne rzeczy obcinamy. I ostatnia warstwa, czyli jakiś taki jeszcze ozdobnik. Taki pasmanterii kawałeczek. Dziewczyna już ma ozdobę na głowie, nadal jest w koszuli nocnej. Wypada, żeby miała haleczkę. Haleczka to jest prostokątny materiał. Kładziemy dziewczynę buzią do stołu, przykrywamy, owijamy i jak mówiłam, każdy element mocujemy wełenką, czyli wiążemy wełenką. Mocno wiążemy. Zawiązujemy. Żeby zamaskować te wiązania, będziemy mocować takie wstążeczki, kawałki materiałów, czyli takie prostokąciki. Zakładamy raz pod skosem, o. Kolor, żeby był. O. Robimy bluzeczkę. I znowuż wszystko mocujemy wełenką. Mogłybyśmy powiedzieć, że lalka jest skończona, zawiązać jej chusteczkę i taka gospodyni mogła iść w pole pracować. Ale dziewczyna wybiera się na jakieś spotkanie z młodym facetem, więc należałoby ją troszkę przystroić. Będziemy teraz zakładać fartuszek. Kawałek materiału to jest prawa strona. Kawałek materiału kładziemy na buźkę. W ten sposób. Zawiązujemy w pasie. W pasie zawiązujemy niteczką.
Teraz założymy jej spódniczkę. Spódniczka to też jest kawałek prostokątnego materiału. Rozkładamy, kładziemy materiał prawą stroną do góry, fartuszek na buzie, kładziemy na materiale, o, rączki do góry, przykrywamy dziewczynę. Tu walczy nam za rączkami troszkę. Zawijamy ją. Jeszcze zawijamy, zawijamy. Tu sobie ładnie wyrównamy. Wszystko mocujemy wełenką. Wiążemy w pasie. Tulipamek opuszczamy na dół i jest niespodzianka. Założymy jej jeszcze chusteczkę na głowę. Jest to trójkącik. Ale można użyć starą chusteczkę. Niekoniecznie z materiału, może być to chusteczka po babci. O, takie przyda się. Zakładamy na głowę. W tradycji ludowej chusteczka chroniła przed złem, a przed złym spojrzeniem, a fartuszek przed obmową, czyli takimi plotkami. Tak wygląda prababcia lalki Barbie. Zabawa jest świetna, międzypokoleniowa, czyli może bawić się i dziecko, mama, babcia. Można zaprosić sąsiadkę, można zaprosić koleżankę. Wyciągamy przydasie i bawimy się. Życzę cudownej zabawy, dużo radości z motania, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, dziękuję ślicznie. Na pewno Państwo zauważyliście, że obok mnie są jeszcze inne lalki. Lalkami bawię się od 8 lat. Jest to moja specjalizacja, jest to moja radość. Uczę i robię lalki. Przed Państwem jest lalka w stroju kieleckim, pokazująca piękno stroju naszego regionu. Jest młoda kobieta, taka kolorowa, nie tak jak ja wyglądam, dojrzała. Drugą lalką jest mama z dziećmi. Trochę niesforne są te dzieci, uciekają mi. Czyli jeżeli Państwo opanujecie tą lalkę i wiązanie tej lalki, którą pokazałam, następny poziom to są te. Życzę Państwu radosnego, udanego motania w gronie babci, mamy, koleżanki, prababci. Zaprosić można tatę do motania też. Jest to cudowny sposób spędzania wolnego czasu, wykorzystania przydasi, które zalegają w szafach. No i mam nadzieję, że spotkamy się niedługo w Wojewódzkim Domu Kultury. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia.